Sezon wyników na Wall Street to zawsze jest gorący temat dla wszystkich spekulantów giełdowych, ale też i nie tylko, ponieważ sezon wyników na Wall Street określa sentymenty ogólnie na rynkach kapitałowych. Dlatego też właśnie o tym chciałbym porozmawiać z naszym gościem, Michał Stajniak, analityk dom maklerski XTB. Witaj, Michale. Witam, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. No i może zacznijmy od z indeksu spółek technologicznych. Nasdaq obecnie próbuje przebić się przez istotny poziom 11 000 punktów. I można zadać pytanie, jaka recesja, jaka bessa, o której jeszcze niedawno mówiliśmy kilka miesięcy temu, obecnie widzimy, że byki przejęły całkowicie inicjatywę na głównych indeksach. Znaczy no, absolutnie nie możemy mówić o żadnej recesji na indeksach. No widzimy, co się dzieje. Nasdaq, prawda, tutaj próbuje się przebić, tak jak powiedziałeś, 11 000 punktów. Bardzo blisko historycznych maksimów. Dzisiaj S&P 500 kontrakty oczywiście przebiły się powyżej szczytów z 23 lipca, czyli znajdują się najwyżej od 24 lutego. A 20 lutego mieliśmy w tym roku historyczne maksima, więc mniej więcej brakuje 3,5% do historycznych maksimów na S&P 500. Na DAX-ie mieliśmy oczywiście wyprzedaż pewną w zeszłym tygodniu, natomiast no jakby sentyment na giełdach pozostaje naprawdę bardzo, bardzo dobry. Oczywiście on jest pompowany przez banki centralne, przez decyzje rządów na temat kolejnych pakietów stymulacyjnych. Wystarczy sobie spojrzeć na to, co działo się podczas poprzedniego kryzysu finansowego, czyli od 2008 roku, od końcówki 2008 roku mieliśmy mocny napływ gotówki poprzez program QE i to nam doprowadziło tak naprawdę do trwającej ponad 10 lat hossy. Oczywiście ta pandemia, która w tym momencie miała miejsce, jakby doprowadziła do jednej z większych korekt na rynku, natomiast no, ta korekta tak naprawdę trwała tylko i wyłącznie no niecałe dwa miesiące, a raczej miesiąc tak naprawdę ta korekta na głównych rynkach finansowych i no nie widać tak naprawdę końca, jeżeli chodzi o wzrosty i w zasadzie no jakby temat naszego dzisiejszego spotkania to sezon wyników i tak naprawdę patrząc na sezon wyników nie widać takiego jakby zaczepu, jakiegoś pretekstu do tego, żeby te wzrosty nie były kontynuowane. No właśnie, patrząc na spółki technologiczne, Facebook, Apple, widzimy, że kryzys tym spółkom nie był aż tak straszny, jak spodziewali się analitycy, inwestorzy. No absolutnie nie. W zeszłym tygodniu właśnie mieliśmy publikację czterech najważniejszych spółek z Nasdaqa i w zasadzie z Wall Street, czyli Apple, Amazon, Google i Facebook. No i tutaj kompletnie nie można mówić o żadnych negatywnych wynikach, choć no oczywiście gdzieś tam zagłębiając się w szczegóły, no to gdzieś tam można jakieś takie haczyki znaleźć, jak na przykład w przypadku Google'a spadek przychodów rok do roku, natomiast ten spadek przychodów nie był jakiś duży, bo około 1,5%. Natomiast już jeżeli patrząc na Amazona, tutaj mamy 40% wzrostu rok do roku, jeżeli chodzi o przychody, kompletnie jakby pokonane oczekiwania dotyczące zysków, bo mieliśmy oczekiwania mniej więcej $1,5 na akcję zysku dla Amazona, natomiast wyniki wypadły powyżej 10 milionów. Apple, prawda, też jakby tutaj motor napędowy, największa spółka na Wall Street, historyczne szczyty w piątek po wynikach czwartkowych. No i ogromny rok do roku wzrost sprzedaży iPhone'ów i również komputerów. Wydawałoby się, że mamy jakby koniec już tej ery komputerów personalnych, natomiast okazuje się, że pandemia przyczyniła się do tego, że bardzo dużo osób pracuje z domu i jest potrzebny im sprzęt komputerowy, nie tylko sprzęt, ale również telefony i stąd bardzo mocny wzrost sprzedaży, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Chinach, które no, zdecydowanie szybciej powróciły do tej normalności, więc widać bardzo jakby pozytywne zaskoczenie. Oczywiście patrząc na wyniki rok do roku na całe S&P 500, wciąż mamy spadek, dosyć mocny spadek przychodów i dosyć mocny spadek
wyników zysków. Natomiast już patrząc na Nasdaq, tutaj mamy nie tylko wzrost przychodów rok do roku, ale również wzrost wyników rok do roku. Oczekiwania co do tego wyniku Q2 były oczywiście takie przyduszone przez analityków w związku z tym, że tak naprawdę nie wiadomo było, czego się spodziewać po wynikach. Natomiast no, wcześniej mieliśmy dosyć mocne wzrosty na tych wszystkich spółkach technologicznych i te spółki tak naprawdę dostarczyły tego, czego oczekiwali inwestorzy, czyli bardzo dobrych wyników finansowych. No i oczywiście jeżeli akcje tych spółek będą kontynuowały wzrosty, no to oczekiwania co do kolejnych kwartałów będą równie wygórowane, a okazuje się, że niektóre tutaj wskaźniki gospodarcze pokazują, że niekoniecznie w lipcu czy nawet w czerwcu mieliśmy tak wyraźne ożywienie, jak właśnie oczekiwali tego analitycy czy inni uczestnicy rynku. Indeks spółek technologicznych jest to specyficzny indeks, też cała branża jest bardzo specyficzna. Widzimy, że tam byki póki co nie mają wielu powodów do obaw. Natomiast patrząc też na inne indeksy, takie jak chociażby S&P, Dow Jones, czy możemy tam zauważyć spółki z branż, które no, niestety nie dają sobie tak dobrze już rady i które mogą gdzieś nieco stopować te zapędy byków? Znaczy ogólnie, jeżeli patrząc na spółki, no to widzimy praktycznie wszędzie wzrosty, natomiast niektóre spółki lagują w porównaniu do tych głównych indeksów. Są to oczywiście spółki, które działają w branży przemysłowej. Wystarczy spojrzeć sobie na spółki z sektora samochodowego, czy również na amerykańskiego Boeinga. Tutaj oczywiście ogromny spadek przychodów i zysków w drugim kwartale. No jakby tutaj można się było tego spodziewać, bo praktycznie wszystkie linie z całego świata anulują swoje zakupy lub przynajmniej przesuwają je na dalsze część roku, czy nawet na kolejny rok. Więc tutaj można się było oczywiście tego spodziewać. Wyjątkiem oczywiście jest na przykład Tesla. Tutaj Tesla oczywiście jest postrzegana głównie jako spółka technologiczna, a nie tylko jakby sprzedaż samochodów, bo co ciekawe, sprzedaż w drugim kwartale wypadła gorzej niż oczekiwano, natomiast ogólnie wyniki wypadły lepiej, głównie ze względu na inne segmenty, jak na przykład sprzedaż oprogramowania. Natomiast no, jakby wycena spółki takiej jak Tesla, no tutaj mamy cena do wartości księgowej, z tego co dobrze pamiętam, albo powyżej 20, albo powyżej 40, już w tym momencie nie pamiętam dokładnie. Natomiast no, jest to ogromna wycena w porównaniu na przykład do takich spółek jak GM czy Ford, gdzie tutaj oscylujemy poniżej jedności albo w okolicach jedności, więc widać, że no te spółki przemysłowe, branża motoryzacyjna radzi sobie zdecydowanie gorzej. No i wynika to oczywiście z tego, że po pierwsze jest sprzedawane mniej samochodów niż podczas pierwszego kwartału czy rok wcześniej, ale również widać jakby mniejsze użycie tych samochodów, czyli teraz mamy tak zwany ten driving season w Stanach Zjednoczonych, no i okazuje się, że tych podróży jest zdecydowanie mniej niż zwykle. Jakby tutaj powód jest jednoznaczny. Natomiast dopóki jakby ludzie nie przestaną się bać koronawirusa, no to niestety dla tych spółek nie można jakby wróżyć tutaj nic lepszego niż to, co pokazuje sam indeks. Jakby te spółki będą próbowały naśladować to, co dzieje się na indeksie, natomiast z pewnością nie będą tego indeksu przekraczać. Więc jakby jeżeli szukamy jakichś okazji w tym momencie takich bardzo krótkoterminowych, to oczywiście nie szukałbym tych okazji w takich spółkach przemysłowych, tylko raczej skupił się na takim bardziej pasywnym inwestowaniu w sam indeks. Natomiast oczywiście kiedyś powróci taki sentyment do wartości tak zwanych value stocks. Natomiast no, do tego trzeba będzie czasu, do tego trzeba będzie stabilizacji tej sytuacji, a oczywiście w tym momencie no, nie mamy dobrych informacji, coraz więcej przypadków w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście ta krzywa teoretycznie gdzieś tam pokazuje takie wypłaszczanie, jeżeli chodzi o ilość nowych przypadków, natomiast rośnie śmiertelność w Stanach Zjednoczonych, więc
no jakby można spodziewać się tego, że nowe restrykcje będą nakładane, więc to z pewnością nie jest dobra informacja dla spółek technologicznych. No właśnie, jakie są największe według Ciebie zagrożenia dla tego silnego trendu na spółkach technologicznych? Właśnie przed momentem powiedziałem technologicznych, natomiast oczywiście chodziło mi o przemysłowe. Natomiast jeżeli chodzi o spółki technologiczne, no to przede wszystkim jakby brak napływu kapitału na rynek. Jakby tutaj cały czas mamy oczekiwania ze strony inwestorów, że banki centralne będą dostarczać kapitał. No i jakby tutaj nie ma powodów do obaw. Rezerwa Federalna wskazała, że zamierza kontynuować swój program skupu aktywów przez jeszcze bardzo długi czas bez zmiany tempa, więc jakby tego pieniądza na rynku będzie naprawdę dużo, więc nie oczekiwałbym tego, że nawet jeżeli przyjdą jakieś korekty, to będą one długotrwałe. No nie ma w tym momencie takiego jakby mocno fundamentalnego rynku. Teraz patrzy się przede wszystkim na to, czy mamy napływ kapitału na rynek, a ten napływ będzie miał miejsce, więc jakby tutaj nie widzę takiego zagrożenia. Oczywiście zagrożeniem takim dla korekt na spółkach technologicznych byłoby oczywiście jakieś nowe restrykcje, czy wojna handlowa. No, dla spółek takich jak Apple przede wszystkim, który produkuje w dużej mierze w Chinach, jakieś nowe taryfy, w szczególności właśnie na telefony komórkowe, byłyby z pewnością bardzo negatywne. Oczywiście nie doprowadziłoby to do spadku zysków, ale do znacznego ograniczenia jego wzrostów. Natomiast jeżeli chodzi o spółki technologiczne, to też warto zwracać uwagę na to, jak kreują się nam wyniki sondaży prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście teoretycznie Donald Trump jest lepszy dla giełdy, jakby dla całości, prawda, bo Donald Trump tutaj chce oczywiście coraz więcej tego kapitału na rynku, jakby od dłuższego czasu, jeszcze przed pandemią nawoływał do tego, żeby Rezerwa Federalna obniżała stopy procentowe, żeby wznowiła swój program QE. Natomiast jeżeli wygra Biden, będzie to oczywiście demokrata, będą tu prawdopodobnie pewne obostrzenia dotyczące budżetu, czyli już nie będzie takiego mocnego napływu gotówki na rynek. Natomiast z pewnością wtedy mogą się lepiej zachowywać tak zwane spółki zielone, czyli te inwestujące w energetykę odnawialną, czy moim zdaniem jakby spółki technologiczne w mniejszy sposób mogłyby tutaj stracić, a nawet Apple mógłby zyskać, bo czy inne spółki, które są mocno zaangażowane w Chiny, bo prawdopodobnie gdyby wygrał kandydat demokratyczny, wtedy się zmniejszy jakby, zmniejszy się ta negatywna nić pomiędzy Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami. Więc jakby ogólnie cały rynek może zareagować negatywnie, natomiast spółki technologiczne, a przede wszystkim te inwestujące w zieloną energię, z pewnością mogłyby zyskać na demokratycznym kandydacie. Myślisz, że jest możliwe, że przed wyborami prezydenckimi Donald Trump postanowi zaognić nieco sytuację na linii Waszyngton-Pekin, która mogłaby doprowadzić tutaj do eskalacji tych wojen handlowych, o których wspomniałeś? Powiem szczerze, że trudno powiedzieć, co tak naprawdę może zrobić Trump, bo Donald Trump z pewnością powinien zrobić coś dużego, jeżeli w ogóle myśli o wygraniu wyborów, czyli albo będzie to gra pod swój elektorat, czyli doprowadzi do zaognienia konfliktu, obwiniając Chiny tak naprawdę za wszystko, czyli za koronawirusa, za ten mocny spadek na giełdach, spadek jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. Natomiast teoretycznie dla giełdy, dla tak naprawdę dla całego rynku finansowego lepszy by był jakby taki pozytywny oddźwięk ze strony Donalda Trumpa, czyli próba jakby
polepszenia tej całej sytuacji. Natomiast no, pytanie, czy Chiny w ogóle będą chciały w jakikolwiek sposób pozytywnie odpowiedzieć na Donalda Trumpa, więc raczej skłaniałbym się ku temu jakby pierwszemu scenariuszowi, czyli że Donald Trump będzie chciał w jakiś sposób jeszcze tutaj zaognić tą sytuację, no bo tak naprawdę w ostatnich miesiącach nie widać innych działań ze strony amerykańskiego prezydenta. W zasadzie Stany Zjednoczone cały czas chcą tutaj obwiniać Chiny za swoje problemy, a w szczególności za problemy Donalda Trumpa, który no w tym momencie w sondażach no przegrywa. Nie tylko jakby sam Donald Trump, ale również okazuje się, że demokraci przejmą władzę w Senacie, jeżeli jakby sondaże miałyby się spełnić. Czyli patrząc na indeksy giełdowe, które są napędzane obecnie sezonem wyników, to nie widać tam wiele zagrożeń dla obecnego ruchu wzrostowego? To znaczy tak, no fundamentalnie jesteśmy od dawna już oderwani od rzeczywistości, więc myślę, że jakby tutaj nie ma zagrożenia. Oczywiście zagrożeniem byłoby wprowadzenie jakichś obostrzeń w Stanach Zjednoczonych czy w Europie. Więc oczywiście takie obostrzenia zadziałałyby jak płachta na byka, tylko już jakby nie tego byka giełdowego, czyli mielibyśmy tu mieć wzrosty, natomiast wręcz odwrotnie. No, trzeba zobaczyć sobie tak naprawdę, jak to działało na początku pandemii, czyli mieliśmy dosyć mocne spadki tuż przed samym uderzeniem pandemii w Europę czy w Stany Zjednoczone, czyli mieliśmy spadki głównie w lutym, natomiast od połowy marca mieliśmy już wzrosty. Więc teraz, jeżeli oczekujemy powiedzmy takiej drugiej fali najgorszej sytuacji w październiku, w listopadzie, to ewentualnej korekty należy się spodziewać mniej więcej miesiąc wcześniej. Jeżeli ta korekta nie nastąpi, to prawdopodobnie będziemy kontynuować ten obecny rajd giełdowy. Michale, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był Michał Stajniak, analityk z XTB Dom Maklerski. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.